Jednym z najistotniejszych trendów, z którymi spotykamy się realizując projekty dla naszych klientów, są projekty związane z wymaganiami, w których tworzywo sztuczne zastępuje metal. Celem tego typu projektów jest obniżenie masy wyrobu oraz zwiększenie szybkości jego wytwarzania. Obydwa te cele są spójne z kolejnym bardzo istotnym trendem w branży tworzyw sztucznych, jakim jest osiąganie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jakiś czas temu współpracowałem z klientem nad projektem związanym z przeprojektowaniem wodomierza, który dotychczas był produkowany z mosiądzu, na wodomierz produkowany z wykorzystaniem tworzywa sztucznego. Niestety okazało się, że ze względu na bardzo wysokie wymagania w zakresie prób ciśnieniowych oraz specyficzną geometrię niektórych detali, nie ma możliwości zastosowania PPS-u, polifenylosulfonu, do produkcji jednego z tych detali. W tym momencie zaproponowałem klientowi zastosowanie wzmacnianego włóknem szklanym poliamidu 410. Polimer ten charakteryzuje się bardzo niską chłonnością wilgoci, bardzo wysoką stabilnością wymiarową, doskonałą jakością powierzchni oraz bardzo wysoką udarnością. Okazało się, że polimer ten może być zastosowany z wykorzystaniem formy zaprojektowanej dla PPS-u wzmacnianego włóknem szklanym, bez żadnej konieczności jej przeprojektowywania. Materiał spełnił wszystkie wymagania projektowe, zarówno w zakresie wymiarowym, jak i w zakresie odporności na uderzenia hydrauliczne. Dodatkową korzyścią dla klienta jest fakt, że poliamid 410 jest polimerem częściowo odnawialnym. Materiał ten wytwarzany jest z wykorzystaniem pochodnych oleju rycynowego. Dzięki temu polimer zawiera około 70% atomów węgla pochodzenia roślinnego. Pozwoliło to klientowi osiągnąć dodatkowe korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju.